Hej, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale. Oczywiście zagrajmy w... Widzę cel! Zaczynam ostrzał! Mordę jebę. Dobra. Rozwalają laboratorium, szlak trafił lata badań. Czekajcie. Powolutku. Spadłuwa mnie stąd, okej? Dziękuję. Czekaj. O, to. Ta broń. Cholera, czekajcie. Czekajcie, muszę się dobrze przygotować, panie. Kurde. Przytrzymaj ten klawisz, ja pierdzielę. Gdzie? Cholero ty. Pierdzielona. Dobra. Kurwa, podziurawił nas! Walczy w niego, ma być martwy! Czemu mi się tutaj... No ja pierdzielę. Świetnie. Dobrze. Podłuwa. Sami się zabili, ja pierdolę. Sami się zabili, cholera jasna. Pierdzielęcy jedne. Cholera. Czekajcie, gdzie tu jeszcze jest jakiś jeden? Cholero ty. Dobra, czekajcie. Pyk. Cholero ty. Poczekajcie. Cholera. Zula, tu robi 7. Mamy spore uszkodzenia. Wycofujemy się. Poczekajcie. Natychmiast się stamtąd zabieraj. Poczekajcie chwilę. Wszystkich gnojków wylądujesz zaraz na dnie rzeki. Dobra, poczekajcie chwilę. Ja tu zawieszam nagrywanie, okej? Dobra, okej, wróciłem. Dobra. Spadłowa, kolego ty mój. Dobra, czekajcie. O cholera, ale mnie ogłuszyło, troszku. Cholero ty. Cholero ty. Nie, to do duszy jest ta broń. Nie, to broń ciałem. O lol. O.
Dobrze, dawaj! Atakuje górny cel. Daj to jeszcze. O, kurwa, spadamy! Lazur jeden spada! O kurde. To nieźle, powiem wam. O, stary, wciąż tam jesteś, dzięki Bogu. Słuchaj, przesyłam ci współrzędne do kombinezonu. To niedaleko. Przygotowałem tam kołyskę. Zabrałem ją z magazynów Krajnetu, kiedy odchodziłem z pracy. Nie jest tak wydajna jak tam laboratorium, ale będzie musiała ci wystarczyć. Dobra. Gdzie my musimy iść w ogóle? Ale dobrze, że ich rozwaliłem, kurde, skurczybyków pierdzielonych. Wow, co to za broń jest? No ja pikole. Nie wiem, czy na dół mam iść, na górę, Holender. Nie, tędy nie. Na dół muszę iść jednak. Tak jest, tylko tu? Czy gdzie? To zaraz za zaporą przeciwpowodziową. No dalej, stary! No dobra, jak mam stąd wyjść? Halo? Ja pierdzielę. Kurde, co to dupy jest. Nawet nie wiem, jaką stąd wyjść, cholera. Tędy też nie ma wyjścia żadnego. Ja pierdzielę, ja nawet nie wiem, jak mam stąd wyjść, Holender, teraz. Bez kitu, nie wiem, gdzie mam wyjść teraz. O lol. No tędy pokazuje mi tylko, ale tędy nie ma wyjścia. No nie wiem. Na górę też nie mogę wejść tam. Może na górę gdzieś tu. Czekajcie, zaraz zobaczymy jeszcze raz, chwila. No nie wiem, kurde. Tędy tylko wypada mi iść, ale tutaj też nie ma wyjścia. Dobra, chyba wiem już jak. Dobra, mam. Tędy. O cholera!
Jezu, nie tak, nie, nie tak miał być, cholera. Czekajcie, jeszcze raz, jeszcze raz. Przejdziemy to. Właśnie, tędy pyk. Niski poziom. Osiągnięto punkt kontrolny, zawaliście. Fałszywy alarm. Coś tam jest? A masz. A masz ty, dziadzie, ty. Dobra, powolutku co będziemy szli, bo tu nie ma co to się śpieszyć, powiem wam szczerze. Wiecie? Dobra, już jesteś. Wysyłam po ciebie windę. Okej. Dobra, czy my coś tu ciekawego znajdziemy? Nie da się tu wejść, nie. O, dziękuję za windę. Stary. Nie uwierzysz, co tu się działo w ciągu ostatniej doby. Ludzie Barclaya dostają w centrum po dupie. Oddziały Krajnetu padają jak kurwa muchy. Prawdziwy chaos. Prorok, rany, miło cię widzieć. No od tego pytania można dostać na lice. No dalej, szybko. Zamknijmy z powrotem te drzwi. Od tego szajsu, który wchłonąłeś po katastrofie. Systemy kombinezonu świecą jak lunapark. To na pewno wirus. Ta sama bazowa struktura, co w nanosplocie. Hardave chyba oszalał, że używa tego gówna jak kevlaru. No tak. Tara Strickland, a? Córka sam wiesz kogo. To dopiero burdel, co? A Hargrave? Kto wie, co mu we łbie siedzi. Połączenie nawiązane. Proszę czekać. Systemy włączone. Ukończona inicjalizacja. Jak on? Odczytywanie pamięci. Rozpoczęto nanoprotokoły. Dziwne. Podstawowe skanowanie. Czekaj! Ty nie jesteś prorok! Co to ma być? Kim jesteś? Czy Hargrave przysłał cię? Znajdź Gulda. Tylko tyle mogę teraz zrobić. Jesteś wszystkim, co mogę zrobić. Mówili na mnie prorok. Pamiętaj mnie. Oj. Jezu, nie nadaje się do tego. Nie jestem twardzielem ze specjednostki jak ty. Jak prorok był.
Jestem świrem od teorii spiskowych do kurwy nędzy. Ja pierdolę! Prorok miał nas stąd wydostać. Ci Marines lecieli po nas. A teraz... Znasz się na cefalopodach? A? Głupie pytanie, co? Jasne, że nie. A może chcesz wersję dla opornych? Dajemy sobie skopać dubska i to jebanym morfom. Zastanawiałeś się kiedyś, jak się czuli Aztekowie i Inkowie, gdy po raz pierwszy zobaczyli ospę? Przecież widziałeś zarody, prawda? Widziałeś, co robi. Prorok ciągle mówił, że ma na to sposób. Skan ukończony. To niemożliwe. Wykryto nieskalibrowane na to oznacza. Nośnik obcej tkanki 21%. Dobra. Ten twój kombinezon jest oparty na samoleczącym, półorganicznym nanosplocie. Wyprodukowany przez korporację Hargrave Rush. Tak, ten Hargrave. On to opracował. Prorok był w siłach specjalnych. Dostał od Hargrave'a kombinezon, ale zdezerterował. Jak wrócił, pieprzył jakieś bzdury, a potem... Widzisz? Wirusowe podprocesy w wewnętrznych warstwach kombinezonu. To wygląda jak żywy kot. Jakby, nie wiem, chciał przystosować się do innych warunków. Może nowego zestawu danych. Co ja myślę? To, co tam widzisz, to specjalnie opracowywana szczepionka. Przed zarodnikami. Musimy to jakoś rozkodować. Nie dam rady, nie tutaj. Brakuje mi mocy obliczeniowej, musiałbym... Kurwa mać! W Nowym Jorku takie rzeczy można znaleźć tylko w laboratorium Hargrave'a na wyspie Roosevelta. W Pryzmacie! A to parę kilosów stąd. Wyprawa tam przy tylu cepidach to pewne samobójstwo. Cholera! Są tutaj! Kurwa! Kurwa! Wyjdź i powstrzymaj ich! Możliwa obecność wroga. Ha? I ból rażenia. Ktoś tam jest. Ruch w oddali. Idę w prawo. Odpoczywałem. Jeden z naszych został. Dobra, czekajcie powolutku. Czy wszyscy? Czy to są wszyscy, cholera? Chyba nie. Dobra, w kiblu nie ma. O cholera! Oh my god, serio? Okej. Słuchaj, Alcatraz, podłączyłem się do kanałów łączności SEL. Wygląda na to, że mieli cię zabrać na posterunek dowodzenia na Wall Street. Znam to miejsce. Można spokojnie założyć, że mają tam kołyskę dla kombinezonów z możliwością dogłębnego skanu. Musimy się przyjrzeć głębokim warstwom kombinezonu. Posterunek na pewno jest mocno broniony, ale pod ulicą znajduje się tunel ewakuacyjny. Idź do kościoła przy Wall Street. Tam znajduje się wyjście z tunelu. Trzymaj się dachów, tak będzie najbezpieczniej. Spotkamy się na miejscu. Dobra, okej, to tam będziemy. My chyba tam będziemy, ale mogę się zaraz zobaczymy, poczekajcie.
Strażnicy Bram, dzielnica finansowany 26 sierpień 1248. Słuchaj, na ulicach koło stanowiska dowodzenia pełno jest ludzi z SEL. Mm-hmm. Chyba cepidy trochę ich wystraszyły. Idź dalej w kierunku kościoła. Pomogę ci jakoś ominąć te zabezpieczenia. Okej. Dostać się do fabryki na nowych narodzin SEL. Przenieś się do stanowiska dowodzenia SEL. Nie da się tego zniszczyć, cholera. No to niedobrze. O Jezu. O cholera. Ja pierdolę. Oh my god. Co to? O ja pierdzielę. O Jezu. Gdzie teraz? O cholera. Nie wiem gdzie teraz mam skoczyć, ale tu mam coś. Dobra, cicho tu. Nadzór tuż Paragdowy 1. Oddział pieszych cepidów zbliża się do punktu kontrolnego Delta. Proszę o wsparcie. Zrozumiałem. Trzymajcie się. Paragdowy 3 w drodze. Cholero ty. Wypier... Kurde, mole. Ja piórkuję, serio. Słuchaj, stąd. Na ulicach koło stanowiska dowodzenia pełno jest ludzi z SEL. Chyba cepidy trochę ich wystraszyły. Idź dalej w kierunku kościoła. Pomogę ci jakoś ominąć te zabezpieczenia. Dobra. Kurde no, Jezu. Dobra, lecimy. Słuchaj, na ulicach koło stanowiska dowodzenia pełno jest ludzi z SEL. Chyba te widy trochę ich wystraszyły. Idź dalej, no, na pewno. Kościoła. Pomogę ci jakoś ominąć te zabezpieczenia. Okej. Thank you.
O, dobra, wróć tutaj. Słuchaj, może przedostaniesz się jakoś przez jeden z budynków. Dobra, świetnie. Dobra, gdzie teraz? O cholera. Wszystko się tu pozmieniało. Wszędzie pełno ludzi z sel.
Wygląda na to, że zablokowali całą okolicę. Słuchaj, potrzebuję pomocy, żeby ominąć ochronę. Spróbuj odwrócić ich uwagę w kościele. Odciągnij wojsko z Wall Street. Potem... A właśnie! Możesz przekraść się tunelem awaryjnym. Spotkajmy się po drugiej stronie. Dobra, gdzie jest ten tunel przede wszystkim? Od tego zajmiemy się najpierw. Okej. Powolutku będziemy szli tutaj, powolutku, bo ja tu się nie chcę śpieszyć. Skalowanie zakończone. Cele zidentyfikowane. Włącz odciągnij uwagę oddziałów pod wójta. Cholera! Dobrze. Nie ma oznaczenia. Tu ktoś idzie, czekajcie powolutku. Dobrze.
Dobra, czekajcie. Idziemy sobie na górę tutaj jeszcze na szybko. Bo tu gdzieś jeszcze broń jest. Czekajcie chwilę. Tu mam broń jakoś. Dobra. Gdzie jest jeszcze jakaś broń? Kurczę, tu mam coś jeszcze. Czekajcie jeszcze jedno. Pyk. Tu coś mamy jeszcze, o proszę. Dobra, mamy do każdej broni teraz, fajnie. Czekajcie, bo tu mamy jakiegoś jeszcze wroga, cholera. Poczekajcie chwilę. Dobra, to chyba nie jest wróg. Dobra, lecimy dalej powolutku sobie. Powolutku. Właśnie tu jakiegoś jakby wroga widzę, Holender. O cholera, ale mnie napierd... Kurde, wiedziałem. Jeszcze raz, czekajcie chwilę. O cholera. Podamy. Kurde, ty cholero, ty pierdzielono. Kurde. O proszę. XD.
coś tam widać. Chodźcie tu wszyscy, panowie. Chodźcie tu wszyscy. No chodźcie, chodźcie, chodźcie. Chodźcie. Chodźcie do synka. No i dobra, fajnie, że jest. I co ci do tego? O cholera. Czekajcie chwilę. Wow, my god. Ty cholero. O kurde, co to za jakaś głupia broń? Ja pierdzielę, weź się to wyrzućcie. Kurde, ja pierdzielę. Co za gówno. Gdzie ty jesteś, cholero, ty? O ty cholero. Ty cholero pierdzielone. Ty cholero. Ty pierdzielona cholero ty. Dobra, nie ma tu. Chodźcie tu wszyscy, ja pierdzielę, nie wierzę. To gówno broń. Gówno nie broń. Wiecie o tym? I cholero. He, padłeś, śmieciu ty. Jak wiesz, jestem w las, kurde, ty cholero, na górę. No padnij! Padnij, żeż w końcu, dziękuję. Pozdrawiam.
O, lero ty, pojeprzaj! Pieprzaj, gościu. Dawaj moją broń. To jest moje, nie twoje. Lero ty. Typie ty pierdzielony. To było dobre, powiem wam szczerze. Dobra, lecimy tam dalej. Dobra, świetnie. Lecimy, lecimy tym tunelem. No szybciora. Dawaj, 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 dawaj. Pieprzaj! Widzę cię, potworze, ty popierdzielony. Dobra, jest, udało się przejść, fajnie. Dobra. Pięknie, świetnie. Dobra, słuchaj. Nanokombinezon 2.0 miał komplet rozwijających się funkcji sprzężenia biologicznego. Najbardziej zaawansowany sprzęt bojowy na świecie. Każdy, kto idzie w tym na pole bitwy, potrzebuje wsparcia logistycznego. To była moja robota. Zdążyłem dobrze poznać proroka i wiem, że musiał mieć jakiś plan, kiedy władował cię do środka. Musimy zabrać cię do kołyski, przeskanować głębokie partie kombinezonu. Może się dowiemy, o co chodziło prorokowi. Dobra, oba. Trzeba... Tak sporo dzisiaj przyszedłem, kurde, aż się zdziwiłem. Idzie niebioszczyk, Wall Street, dzielnica finansowa, 23 sierpnia, 14.32 już. Dobrze, moi drodzy, w tej chwili się z wami tutaj żegnam i będziemy się widzieć oczywiście w kolejnym materiale. I cóż, cześć!